serdecznie witamy wszystkich zebranych gości. Rozpoczynamy 9. Bialski Festiwal Sękaczy w Janowie Podlaskim. Festiwal Sękaczy w powiecie bialskim stał się wyjątkową tradycją. Historia tego oryginalnego ciasta sięga prawdopodobnie średniowiecza. Chodzą pogłoski, że do Polski sękacze dotarły za czasów królowej Bony i przyozdabiały wiele magnackich stołów, zarówno wtedy, jak i dziś, z pewnością są wyjątkowe. Określane mianem królewskich, dla jednych kształtem podobne są do ściętnego pnia drzewa z sękami, dla innych przypominają jednak choinkę. Z roku na rok sękacze ciągle zyskują na popularności i mają wielu zwolenników. Serdecznie Państwa witam i mam nadzieję, że jak zwykle gościnnie w Janowie. Niedawno tutaj było piękne święto, święto ziół. Było pięknie, wspaniale, gościnnie. Wszyscy się super bawili. Mam nadzieję, że dzisiaj tak będzie. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że jako Gmina Nów Podlaski możemy być współgospodarzami 9. Festiwalu Sękaczy Powiatu Bialskiego. Drodzy Państwo, to piękne wyróżnienie dla naszej miejscowości, ale to, co powiedział Pan Przewodniczący, to jest efekt współpracy gminy z powiatem. Ta współpraca dotychczas odbywała się na poziomie budowy dróg, na poziomie kultury, na poziomie sportu, tu mieliśmy zawsze wsparcie ze strony starostwa, a dzisiaj na poziomie kulinarnym. To bardzo cieszy, bo mamy kolejną piękną, powiedziałbym słodką imprezę w Janowie Podlaskiej. Jak wspominał Pan Przewodniczący, rzeczywiście w Janowie Podlaskiej to już jest czwarta impreza tego lata. Mieliśmy piknik historyczny, mieliśmy święto ziół, aukcje i teraz właśnie kończymy to na słodko świętem sękacza. Ja, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze chwileczkę zatrzymać się nad sękaczem. Sękacz. To naprawdę wyjątkowe ciasto, wyjątkowy wypiek, który zazwyczaj kojarzy się z czymś wyjątkowym. Ja zawsze sękacze kojarzę z weselem, z trzcinami, z komunią, czyli z czymś, co jest wyjątkowe, bo rzeczywiście sam w sobie sękacz jest wyjątkowy. Kiedy przejdziemy się obok właśnie wytwórców, to zauważycie Państwo, że są to rzeczywiście, można powiedzieć, dzieła sztuki, które na dodatek tak pobudzają nasze zmysły, szczególnie jeden, że nie da się obojętnie przejść obok tych stanowisk. Dlatego w tym momencie chciałbym podziękować i pogratulować naszym wystawcom. Sękacz to dzieło rąk, wytwór naszych gospodyń, osób, które parają się często z pokolenia na pokolenie. Tą sztuką, można powiedzieć też, że to jest sztuka. Co chcę powiedzieć? Dzisiaj Janów Podlaski to też świetne miejsce na organizację tego typu imprez. Mamy tutaj do czynienia, że dwie marki ziemi bialskiej, szerzej można to ująć, spotykają się w jednym miejscu, bo sam Janów Podlaski jest marką samą w sobie. Szczególnie wiemy ze względu na stadninę koni, ale też całe dziedzictwo. Natomiast sękacz jest też produktem markowym naszej ziemi. Bardzo często jeżdżąc w delegację czy goszcząc gości, pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, żeby zrobić imprezę, to jest właśnie sękacz. To jest wyróżnik, produkt regionalny. I za to chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy kultywują tę tradycję, którzy dokonują starań, żeby dbać o to, żeby przekazywać z pokolenia na pokolenie. Także niech Ziemia Bialska razem z powiatem grodzkim się wzmacniają dzięki produktom regionalnym, dzięki takim imprezom,
za której organizację serdecznie dziękuję organizatorom oraz szczególnie wójtowi gminy Janów Podlaski i GOK-owi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo panu redaktorowi, panu Mateuszowi Orzechowskiemu. Dziękuję również państwu, ponieważ tak naprawdę, kiedy dostałem uzasadnienie nominacji na tą statuetkę, było napisane, że jest to za pomoc udzieloną Ukraińcom, którzy byli poszkodowani w czasie wojny. Tak się złożyło, że kiedy wybuchała wojna 24 lutego, my byliśmy na Ukrainie z naszymi partnerami, z naszymi pracownikami. Natomiast tak naprawdę ta nagroda należy się przede wszystkim mieszkańcom powiatu bialskiego. Ponieważ to właśnie to jest największą zasługą, że w tym trudnym okresie oni otworzyli swoje serca, swoje domy dla tych ludzi, którzy potrzebowali pomocy, którzy uciekali przed tragedią wojny. My tak naprawdę tam na Ukrainie zajmowaliśmy się projektami międzynarodowymi, pracowaliśmy na tym, żeby wspomagać rozwój Ukrainy, integrować się ze strukturami Unii Europejskiej i państw zachodnich i to było tak naprawdę nasze zadanie. A tą największą pomoc, którą udzieliliście Ukraińcom, to byliście wy, mieszkańcy, czy to powiatu bialskiego, czy całego województwa lubelskiego, ale także całej Polski. Marka powiatu bialskiego jest to ciasto, które znane jest już nie tylko w powiecie bialskim, w województwie lubelskim, ale również poza granicami. Kiedykolwiek delegacja powiatu bialskiego jedzie do zaprzyjaźnionego powiatu w Niemczech, w Oberhavel, zawsze wieziemy te prezenty, są zawsze miło przyjmowane i zawsze mówią, że przewozimy słodkie prezenty. Tak jak zwykle powiat bialski ma swoje stoisko, na którym będziemy częstować wszystkie osoby, które tutaj przybyły. Każdy będzie mógł popróbować tego wspaniałego wypieku. Wydawałoby się, że skomplikowany. Nie, on tylko tak wygląda, ten wypiek jest skomplikowany. Tak naprawdę niewiele trzeba do niego. Trzeba 40 albo 60 jaj, trzeba trochę mąki, no i dobrego drewna. Dzisiaj próbuje się zastępować drewno do wypieku gazem. Natomiast zapewniam państwa, że zawsze kto jest smakoszem takiego produktu, będzie wiedział, że który sękacz jest wypalany, wypiekany dzięki drewnu brzozowemu lub olszowemu, a który przy gazie. Bodaj się troski nigdy nam nie śniły. Nie pij, Adulka, tu zasiędzie z nami. Kurdeś, nad kurdeszami. Kurdeś, nad kurdeszami. Znajdujemy się w Janowie Podlaskim. Oczywiście znajdujemy się na skwerku, który nie tak dawno przeszedł właśnie rewitalizację. I jak widać, jest to miejsce, którym może być wszystko. Mamy fontannę, mamy piękny skwerek, ale mogą też się odbywać imprezy o takim charakterze. I tak się składa, że to już w tym roku druga impreza tu na skwerku. Mieliśmy Święto Ziół, a dzisiaj mamy dziewiąty Festiwal Sękacza Powiatu Bielskiego. Drodzy Państwo, cieszę się bardzo, że akurat ta impreza jest organizowana w Janowie Podlaskim. To też dla nas wyróżnienie, ale też okazja dla mieszkańców po prostu na dobrą zabawę, na posmakowanie rzeczy, które są dobre, bo sam sękacz w sobie jest ciastem wyjątkowym na swój kształt, no i na swój smak. Sękacz w naszej tradycji kojarzy się z jakimś ważnym zazwyczaj wydarzeniem, czy to są śluby, chrzciny, czy też komunie, lub też jest to świetny prezent, naprawdę. Drodzy Państwo, te sękacze są wyjątkowe. I cieszę się bardzo, że dzisiaj u nas będziemy mogli popróbować sękaczy z różnych stron naszego powiatu, a patrząc na wystawców, należy pochwalić i pogratulować, bo piękne są te sękacze, które w tej chwili są na stoisku. Ja przeszedłem się po stoiskach i muszę Państwu powiedzieć, że można krótko powiedzieć, ślinka leci, czyli na pewno pachną wspaniale i zakładam, że smakują również. Za chwileczkę udam się na degustację i mam nadzieję, że to będzie takie podsumowanie, uczta dla mojego żołądka, o tak. Także cieszę się bardzo, że to u nas się pojawiło i mam nadzieję, że być może w przyszłości wrócimy do tej formy organizacji. Na podstawie walorów smakowych i wyglądu spośród 18 sękaczy zgłoszonych do konkursu komisja wytypowała najpiękniejsze i najsmaczniejsze sękacze i wyłoniła zwycięzcę. I tak pierwsze miejsce zajmuje pani Beata Frończuk z Chorodyszcza, gmina Wiśnice.
Drugie miejsce pani Anna Niedźwiedź ze Studzianki, gmina Łomazy. Trzecie miejsce pani Marta Przybysławska z Kolonii Zakalinki, gmina Konstantynów. Komisja przyznała również 4 wyróżnienia. Wyróżnienia zostały przyznane pani Marzenie Sokołowskiej z Dębowa, gmina Sosnówka, panu Marcinowi Bochenkowi z Cieleśnicy, gmina Rokitno, panu Jerzemu Wójcikowi z Międzyrzeca Podlaskiego oraz pani Edycie Mostowiec z Rogoźnicy, gmina Międzyrzec Podlaski.